media, SBU zastrzeliła jednego z negocjatorów. Był podejrzany o zdradę Ukraińska Prawda, członek ukraińskiej delegacji zastrzelony przez SBU. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy SBU zastrzeliła ukraińskiego negocjatora Denisa Kirejewa. Był podejrzany o zdradę, podaje portal Ukraińska Prawda, powołując się na ukraińskie rządowe źródła. Kirejew był członkiem ukraińskiej delegacji negocjacyjnej, prowadzącej rozmowy ze stroną rosyjską. Według portalu Ukraińska Prawda, ukraińskie władze miały dowody na zdradę stanu, jakiej miał się dopuścić Denis Kirejew. Chodzi m.in. o rozmowy telefoniczne. Informację potwierdził ukraiński deputowany Oleksij Honczarenko, który poinformował, że Kirejew został zastrzelony podczas próby zatrzymania. Podczas zatrzymania Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zastrzeliła członka ukraińskiej delegacji negocjacyjnej Denisa Kirejewa. Był on podejrzany o zdradę stanu, napisał Honczarenko na swoim kanale Telegram. Ukraińsko-rosyjskie negocjacje. W czwartek zakończyła się druga tura ukraińsko-rosyjskich negocjacji. Strony osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnego zapewnienia korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji ludności cywilnej, a także dostaw leków i produktów żywnościowych do miejsc najostrzejszych walk, wraz z możliwością czasowego przerwania ognia na czas prowadzenia ewakuacji w sektorach, gdzie się ona odbywa, oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Michał Podolak, cytowany przez agencję Interfax Ukraina. Dodał, że w najbliższym czasie zorganizowane zostaną specjalne kanały łączności i stworzone będą odpowiednie procedury logistyczne. Podolak przyznał, że poza uzgodnieniem tych aspektów humanitarnych strona ukraińska nie uzyskała rezultatów, na które liczyła. Podkreślił, mówiąc o sprawach humanitarnych, że dość sporo miast jest teraz okrążonych i jest tam dramatyczna sytuacja pod względem żywności, leków i możliwości ewakuacji. Podkreślił, że strony ustaliły, iż będą kontynuować rozmowy podczas trzeciej tury w jak najbliższym terminie.